Siemaneczko, jestem PPT Games, witam was. Na moim gospodarstwie widzicie, na pierwszym planie jest prasa. Piję prasę zjającą. O dziwo, zajebistą owiaką. Milka. Znalazłem używki, wiadomo, przez mojego cudownego handlarza, który ściągnął mi paszowóz. I jeszcze masz mi na gospodarstwo. Ewa Milk, owiaka, tak teraz stoimy na wstępie 27 tysięcy. Czemu taka cena? Okazyjna, można powiedzieć w pewnym sensie, 27 tysięcy za takiego Ewa Milka. Powiedzcie mi, nie jest to realne. Jest to realne, patrzymy się specjalnie na Oelixie. Identico, może nazwa, może troszeczkę inna. A na Identico na 27 tysięcy jest właśnie była wystawiona taka umijarka. 27 tysięcy. Ogólnie jeszcze wracając od początku, bo teoretycznie nie powinien mieć pieniędzy wcale, ale się zmieniło. Jeśli ja współpracuję z moim, można powiedzieć, handlarzem, tak? No to dogadaliśmy się. Sprzedałem już wszystkie moje stare maszyny, czyli dwójkę Puk, agregat, sprzedałem beczkę, sprzedałem przewracarkę, sprzedałem bały i rozrzutnik. Kwota 19 tysięcy za wszystko. Cena dobra, więc narzuciłem praktycznie, można powiedzieć, 8 tysięcy do owijaki. No i prasa, wyszła mi bodajże 24 tysiące. Jeszcze 25 tysięcy, jakoś tak. Ogólnie na koncie miałem z jego 75 tysięcy, więc myślę, że to nie jest tak źle. Więc fałszywo wyszło mi 53,5, coś w tym stylu. To właśnie jest powiem tą pasę i owijakę, więc no tak to, proszę państwa, jest. No, szukałem pasy, szukałem czegoś ciekawego, szukałem czegoś nowszego. No bo jak wiecie, miałem prasę, ale no, przecież znaleźliśmy ją w sprzedaży. Ale prasa była z 98 roku. Ta pasa jest z 2013. No jest trochę taka bardziej bogatsza, można powiedzieć, w pewnym sensie ta pasa, bo chyba z rotorem już jest na siatkę itp. itd. No więc no tutaj już jest coś cudownego. Dobra, na tym będę tak zmieniać, powinien sobie tak jechać. Jedziemy gdzieś na godzinę, myślę, że nie w sam raz. No taką pasę kupiłem, zobaczymy, czy będzie w sam raz do mojego gospodarstwa. No myślę, że no gabaretowo jest no po prostu mniejsza niż Sipma, która była, no 60-tki. No ale wiadomo, chodziło bardziej o rocznik już. Chciałem coś, nie powiem, szukałem czegoś innego, czegoś nowszego. Na jakiś tam czas na pewno tą pasę nie starczy. Znaczy, że aż tak dużo nie pasuje. No, jako jest po modyfikacjach, bo z tego co wiem, tą pasą zbyt jeszcze nie da sobie pasować. No, teraz jakaś tam modyfikacja porobili. Ten Mireczek mój kochany porobił modyfikację. No i teraz mogę z pewności sobie na dzień w dzień prasować właśnie słomę, co mnie bardzo będzie radowało. No wiecie, no teraz na koncie no trochę taka bida, jakby nie patrzył, no bo jednak tylko 27 tysięcy. 75 tysięcy, no to troszeczkę no boli, to boli, no nie oszukujmy się. No ale jednak wiecie, no rozwój musi być, tak, musi być rozwój, żeby to jakoś fajnie mi tu by mi działało. Wiecie, no tego też chciałem, jak wspomniałem, no nowe nabytki na gospodarstwie teraz będą. I tak właśnie teraz, proszę państwa, dzieje. No żeby pasuje walki, nie pasu, nie zbieram szczepu. No przyczepa, no została lekko, że tak powiem, uszkodzona. No, wypierniczyło mi noże w pasie. No nie pasie, tylko w przyczepie. A ja przeważnie bez noży nie pasuję. No ale mówię, dobra, teraz zjech fizyk. No noży nie pasuje, no ale później wiecie, no. Bez noży jeszcze jako tako mogę, wiadomo, zebrać. No ale ogólnie okazało się, że brakuje osłon. Coś się tam naprawdę poknuciło na podbieraczu.
No i jakiś tam, jak to powiedzieć, przekładnia. O, tego słowa mi brakowało. Coś tam z przekładnią teraz poszło. Wiadomo, jest teraz jeszcze końcówka sezonu. No nie było teraz czasu tego ogarnąć. To powiedzieli, kuźwa, to lepiej było jechać na patek ubywać. No, hipotetycznie, jak widzicie, praktycznie nie było mi teraz właśnie kupić tą prasę niż wspomnianą. Niż wspomnianą właśnie szczepę nabrać. Wiecie, no trochę chcę rozmaicenia. Trochę wygody, bo wiecie, no różnie to bywa, może być tak, że będę musiał sprzedać, a jednak troszeczkę lepiej chyba bebekach lepiej sprzedać niż z pyzmy tą kieszonkę, bo to różnie bywa, ludziom będzie potrzebować, ludzie będą potrzebować być może sianą kieszonki, no ja będę miał wtedy ewentualność, że ja sobie to elegancko ogarnę, tak, więc, a tak no to co, nic się nie da wtedy zrobić, no i będzie dupka. Więc tak musimy troszeczkę bardziej to ładnie rozminić. A to ma niby czwarty pokos. Trzeci, coś w tym stylu. A czwarty. Listopadowy. No i powiem szczerze, że no dość mocno tutaj oddaje tutaj ta trawa mimo wszystko. No i po prostu też fajna, bo 3,5 tysiąca litrów teraz już mieści ta prasa. Więc tutaj jest naprawdę fajna prasa, troszeczkę większa niż ten, no 500 litrów na kulce. Niby to nie jest dużo, na samej tali, tak? No jednak jeszcze słowa tego siano. Tutaj no troszeczkę jednak się wtedy więcej nadbiera, tak? Bo na 6 karkach no to już będzie jedna kulka mniej tutaj na polu tej samej ilości towaru, więc wiecie, na razie plan był troszeczkę też inny, kupić inną pasę, no ale stwierdziłem szczerze, że nie mam konia pociągowego tego. Wiadomo, na wiosnę będzie, no a na ten moment nie było, więc no nie ryzykowałem, nie kupywałem teraz, zauważycie. Kuźba. Trzeba ojczka popić. Wiecie, no i trzeba jakoś pokombinować. No a ten na te pasa. Wiecie, troszeczkę będzie będę ją lepiej w zimę nawet dodawać. Jeśli będę jakąś większą mazę, to nie będę się teraz skubać tego swego. I dawać, jak się mówi, na siłę. Na kieszonki z pyzmy. Elegancko sobie bałtkę wstawię gdzieś w ciepłe miejsce. No i będę mógł sobie na spokojnie rozmrozić, tak powiem, balota i później pakować do paszowozu, tak? Więc tutaj takie jedno mi się zdaje z fajniejszych rzeczy, wiecie, no coś innego po prostu, trochę wygody, nie było wszystko, tak? Nie wiem, to biło już mi? Chyba tak. Więc no, ta jest dość, no po prostu innowacji trzeba to prowadzić, tak? Sypmy, wiecie, no ta pasa tak pasa, najpierw to mi się bardzo utrafiło z tą owijaką, tak? Powiedzcie mi, no, teraz naprawdę, powiedzcie mi pewnie, że aerobik nie jest realny w takich celach. Jest, no podle stosunkowo młody, bo to owijaka jest 2017, ja mogę, znalazłem taką inny, mówię, aerobinku, nie mówię, że to jest ta sama firma, ale znalazłem, można powiedzieć, nazwę przynajmniej 2017 roku. Więc no nie jest tak, mi się zdaje, tragicznie. 2017 rok za owijarkę, za 27 tysięcy, to nie jest dużo. 27 tysięcy, wychodzi mi troszeczkę więcej niż o tą fazę. Czekaj, 27 74, 27, to mam 50. Kuźwa, szybka matyka, 50. 48. No, coś, no to jakoś tak wychodzi, no to idealnie. Można powiedzieć, że mniej więcej wychodzi tak jak właśnie liczę, że 25. Bo ja mogę jakieś tam pierdolki trzeba pokutywać, bo siatkę, nie siatki, sznurek, bo to jest na siatkę i na sznurek właśnie, proszę Państwa, klasa. Więc tutaj najbardziej do naszego się najbardziej pasuje. No, jakieś tam detalne, może być to niezgrywalne.
Ale to nie chodzi o to. Tylko tak, żeby to po prostu jakoś miało ręce i nogi, dobra. To bym to parę przejadł, bo chcę też spłacić tą owijarkę, jak ona będzie spłacała. Ona nie działa po prostu. Bo tak jestem ciekawy. No mu, jakiś tam defekt to będzie bardziej pod ususa, pewnie defekt jest, przez ususa, że tak ma taki dlewaj. Ja się nie sprawdzałem, no ale dobra, jeszcze tam jak jest. Ogólnie tak, pewnie pod pasy będzie jakiś typowy inny ciągnik, jak było to właśnie wspomniany go ususem z 60 bodajże, tak 60 km, no. Z 60 też będzie troszeczkę inny ciągnik. No bo też mówiłem, że będzie ciągnik ciut mniejszy jak właśnie te ciągniki. No i jak wspomniałem też, że ogadywałem się ze znajomym odnośnie ciągnika Internationala, że będę Internationala kupywał 60-70 koni bodajże. 90 koni mniej jak ten. Ale fajnie, bo chciałem szczerze chciałbym prawdopodobnie tego ususa sprzedać. Nie mówię, że już teraz, natychmiast, bo nie. Ale chciałem w przyszłości go pewnie sprzedać. No i tak typowo może w case sami tutaj iść. Wiecie, no, ktoś mi jeden serwis był. Aż no, w sumie stare te case'y. To stare case'a jest, jak to się mówi, serwisować, tak? No ale tak się mówi, że jednak właśnie z jednej marki ciągniki, no to troszeczkę lepiej pod tym względem jest współpracować, więc zobaczymy, no już mogę spojrzeć, jak właśnie powiedzieć, następny ciągnik to będzie case International, ale to jeszcze nie będzie tylko ten jeden ciągnik, bo jeszcze na wiosnę przyjdzie dużo większy ciągnik, znaczy dużo większy, no tak podejrzewam, że 40 koni większy jak te, tak oscyluje, bo chcę trochę od tego chcę odciążyć od właśnie rzutnika, mimo wszystko. Nawet i to aż bym sobie kupił. To będę miał do paszowozu. Ewentualnie w sezonie będę miał do właśnie prasy itp. itd. No bo to prasę no, muszę go mieć, to nie jest pierwszej młodości. Ta prasa też może mieć defekty i zobaczymy, jak to będzie po ususie. Na razie zobaczmy, jak tam z miodu wychodzi. Ale mi się zdaje, że powinien jako taką wychodzić. No pięknie, no. Panie, kurwa, ciężka jak pion, belka, więc nie jest tak źle. Więc co, no zobaczymy jeszcze jak tam wszystko będzie, no ale mówię, no ciągnik chcę do internetu kupić taką, taki ciągnik jeszcze pośredni, więc 30, chociaż tam 30 to też tak się staram trzymać, tak szczerze mówiąc, nie ukrywam. No bo ta 30 tak teraz nie będzie miała maszyn, nie ma maszyn już, bo sprzedałem kultywatorek, sprzedałem zgrabiarkę sprzedałem. Myślę, że to już nie będzie miała zbytnio sprzętu, nie ma takich sprzętów u mnie na gospodarstwie, żeby no 30 pospolita moja mogła coś tu uciągnąć. Może coś tutaj wymyślę do niej jeszcze dla pracy, bo chciałbym tą 30 zostawić, nie powiem, bo chciałbym jeszcze jeden taki ciągnik ikoniczny zostawić. Ikonę można powiedzieć w pewnym sensie. Ale nie wiem, czy to będzie miało rację bytu. Pod tym względem, że jednak jeśli się rozbijać chce, no to by pasowało, tak? No ten Mirek gadał do mnie, no weź sprzedał to 30, ja widzę, że ty i tak tym ciągnikami, tym mniejszymi robisz, tym mniejszymi już nie, tym 30 nie robisz. Dawa mi 24 tysiące, co też mi się zdaje, że nie jest złą ceną. Zmarł powiedzieć, że praktycznie mówi jaka dołoży 9, pasa 20, 100 tysięcy, więc można powiedzieć, że 30 by 24 tysiące pasa. I 1000 bym dołożył do pasa, bo to się 5 powiedzmy, że kosztowało. Nie pamiętam już dokładnie. Chyba sprawdzę, ma 27 tysiące. 51 tysięcy by wychodziło. No. 51, no i to wiadomo, części, siatki, to wszystko okupowane do domu i tak dalej, po upadku robione, więc no. Właśnie w stylu by wychodziło. No i wiadomo, teraz na wiosnę zgrabiaki to akurat mi nie będzie przywoził miłeczek, bo zgrabiaka już jest zaklepana przez firmę. Będzie numeczka sztuki za 22 tysiące, bo zwracają mi z agencji, więc za 11 tysięcy będzie u mnie zgrabiaczka. Za mojej pieniążki. No wiadomo, że
Musiałem ją przygłosić, bo dopiero dostanę zwrot pieniędzy, jak będę miał odwagę. Odwaga 180 tysięcy co moje, no całkowity koszt muszę ponieść 440 tysięcy. Sporo, no ale wiadomo, już agencja, jestem dogadany z chłopakami, że agencja nic wypłaci, to będę miał, proszę Państwa, już temat zamknięty. Dobra, ja to sobie gaszę, żeby was nie zanudzać, ja sobie spauzuję i widzimy się już do widoku na łące. No i już jestem, pierwsza kuleczka sobie się kręci, piękna sprawa, bo stawiać jest. W tych pieniądzach, więc naprawdę jest luksusowo. Więc będzie można sobie trochę poszaleć. Krap! No i elegancko. To jest taki prymitywny, można powiedzieć. W pewnym sensie, no ale jest, działa, funkcjonuje, więc mi to pasuje. Ujdę się stąd, nie będzie ostatni odcinek ogólnie z wiosny. Jesieni, pewnie widzimy się już jutro na wiośnie. Tak coś czuję, żeby was też po prostu nie zanudzać tutaj z tymi odcinkami. Czekajcie, czy to ma powołu celnego? No nie mieliśmy powołu celnego. No po, ktoś mi tutaj właśnie nie pykało. Dobra, nie będę tak sobie przedstawiał się, bo to bez sensu. Ja mógł nie wszystkie wziąć, ale gabajtować to jest w ogóle nie wypał. Pod tym względem, że tu owijać 30, bo i tak się da podkreślać dość duża owijarka. Ale w sumie to mi zarówno, czy 30, czy kajs, czy luksus, no to jeden pies, no to idź w cudzysłowie jedno paliwo. Ale wiecie, jak to będzie mokrzy, no to i tak będę miał troszeczkę spaniej. Nie, dlatego mówię, na tym terenie na bym kupił, na tej owijarki wydaje mi się wyglądą. Zobaczcie, jak mi się było. O kuziwa, ale odjebałem. Zobaczcie. To jest pomysł, kumat. To ten odstawię. Miał jakę sobie wezmę i to. No i tak, no widzisz, no pięknie na razie owija. Jest tam jakoś nie robi, nie słychać. Żeby tam coś się działo, mam nadzieję, że tak nie będzie. Czekajcie, bo tak. Trzeba dzisiaj nie otworzyłem. No i widzicie, jak to pięknie wygląda. Dobra. Teraz tak, pojedziemy do przodu. Mamy rolkę poli, to jest 1500, więc dlatego mówię. Po 500 zł za poli zapłaciłem za jedną rolkę. Więc to też. Dlatego tych 500 tak tyle poszło. Myślę, że te trzy rolki powinny mi starczyć, żeby pojemności na te dwie łąki. Co by powinna na te nie rolka jedno wystarczyć. No bo mamy teraz ile... Aha, tutaj mi nie pokazuje. Ile mamy... nie dybel. Szkoda. Nie zauważyliście, że mam zmiany do jowijaki do pasy wspomnianej właśnie. A jednak do jowijaki tego nie ma. Ale nie ma tego złego, co by to będzie wyszło i też nie jest tak źle. Dobra, zrobię sobie to sobie ze mną tak. Pamiętaj, że musiałeś po warzywkach. Jest tak, jedzi nie ma. No jest ogólnie teraz ile? 5, 7, 8 bel. Tutaj, no to mi się zdaje, że nie jest tak wcale źle tej łąki. Ale że ona jest nieprzesiewana, nie jest nic cudowana. A więc tu też, no, trzeba to patrzeć. No i nie jest to źle, bo mi się zdaje, że jest naprawdę fajna, petarda, uwieleczka, która naprawdę będzie robiła robotę. Chyba nie, FPS-y. No, lapnęła ładnie, elegancko, dobra, lecimy dalej. Patrzę tę kuleczkę, ostatnią tutaj na tej łące. No i zostaje nam tam ta łąka, zobaczymy jak on wyjdzie. A mi się zdaje, że mówię, no tutaj zakup, powiecie pewnie, że za mało, że tu i tamto, no ale się patrzyłem. Wiadomo, było 2019 rok, 20 bodajże, 19 rok,
tam 45 tysięcy, no to jest 16-17 rok, no to mówię, no patrzyłem pod tym względem. Patrzyłem na cenę w Elixie za obijakę, więc myślę, że nie jest tak źle. Czyli gdy nie będzie. Dobra, kładamy się. No i co, grzejemy. Grzejemy, bo nie ma czasu. Trzeba to poobijać. I porobić wszystko. Fajnie, bo niedziela. Prawa dzisiaj miał czas, żeby sobie ogarnąć save'a. Tradycyjnie kurwa co niedzielę. A święta są to jeszcze jako tak człowiek ponagrywa za czasu, ale jak tak w tygodniu, to w normalnym dniu, to jakoś kurwa tego czasu nie ma. Trochę tylko na Boże Narodzenie na Wigilię, na Wielkanoc chyba nadążam sobie nagrywać. A zapasa, tak? Niestety. Dłoń nie ma tak cudownie. Ale nie ma tego złego. W niedzielę też trzeba ponagrywać. I porobić to wszystko, żeby było to jak najbardziej rozumiałe, tak? Polem jak na koci, żeby kupić, żeby jakoś to fajnie porobić tą łąkę, ale... No nie wiem z jednej strony, czy to będzie sens. Musimy tylko pogonić chyba z tymi śmieciami, z tymi... Fajnym bajzdem tutaj. Złonym całym, niech to posprząta. To opony można porozcinać, a tego on nie chciał. A pewnie mam troszeczkę mokro, jest, widzę. Trochę się zatapia kajzik z szwodem. Więc mogłoby szczepionki, mogłoby to ulgnąć. Więc dobrze, może i zrobię sobie ta owijaka teraz. O Jezu. I ta paza przyszła właśnie teraz. A tą jesień. Będzie teraz elegancko. Tak mi się zdaje. No późno, bo późno, ale przyszła. I chlap. Szczerze mówiąc, dobrze mi się podobało ubijanie belek. Dobrze mi się podobało właśnie te belki zbierać. Pasować. Znaczy inaczej. Pasować i się ubijać. Belki mi się zawsze podobało w farmingu. I zawsze to będę robił. Cały czas. Na każdym farmingu, tym grałem od... Można powiedzieć, no... Którego w zasadzie, no można powiedzieć, tak, jaki weszły, chyba 15, poza 15, no 17 powiedzmy, że typowe to owijanie było. No bo tam 9, 10, 9, 11, no tam tylko nie 15 praktycznie wcale nie grałem. Więc tutaj też nie mogę wypowiedzieć, niestety. Jedna tylko wersja farminga, która nie była ze mnie ogrywana. Bomby zostaw. A teraz myska dwójka, nie wiadomo, fajnie z upscalingiem, na 60 fpsów. Jest, jest. Działa? Działa. Elegancko. Nadal się tam górę, czy nie powrócić do, jak już, można powiedzieć, tematu. Starałem się, czy nie renderować teraz filmików w HD. Przynajmniej farminga, z tego względu, że nie wiem czemu upscaling jest w farmingu włączony i tak to jakoś mi się zdaje, że nie jest aż taka piękna, bym sobie oczekiwał. Mimo wszystko, no, Farmers Life jeszcze jako tak wygląda. Choć tragedii nie ma. A ten farming to powiem wam szczerze, że tragedia dla mnie jest. Pod tym względem nie podoba mi się. Nie wiem czy nie powrócić właśnie do Full HD renderowania farminga po prostu. Ale na tym samym bitrate, ale 60, ale na Full HD. Tak sobie myślałem ostatnio. Na godzinę tak kurde będzie czekać już teraz, tak? No tak, bo to owijaka ta scena, bo po prostu proszę to cofnąć. To najpięknie, to jest to coś. To Polska walczyła. Nie, jest jakoś dużo tych belek, nie ukrywam. Myślałem, że będzie trochę więcej. Ale tak, Eddie, bo w sumie nie ma. Dobra, nie przedłużam. 23 minuty, 25 minut odcinka, więc w dzisiejszym odcinku byłoby tyle.
Jeśli taki odcinek Ci się spodoba, zostawcie w górę komentarze. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie. Cześć.